Jacek Hurawój, gminy Janów Podlaski. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Janowie Podlaskim. Chciałbym z tego miejsca serdecznie i gorąco pozdrowić wszystkich oglądających i odpowiedzieć na kilka zadanych pytań. Rok 2016. Jaki jest budżet Januła Podlaskiego na rok 2016? Bo budżet to taka skarbnica wiedzy o tym, co się w gminie dzieje. Czy gminie jest dobrze, czy w gminie jest źle, czy gminy ma siły na to, żeby się rozwijać i czy gminę widzą inwestorzy? Bo budżet to też podatki. Budżet gminy, jak każdego roku, ma troszeczkę inną konstrukcję, jeżeli chodzi o plan i inną konstrukcję, jeżeli chodzi o wykonanie, ponieważ jak zawsze, podczas roku budżetowego są zmiany, które albo zwiększają, albo zmniejszają plan, i koniec jest troszeczkę inny. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o dochody, to ponad 30 milionów złotych, a wydatki kształtują się na poziomie ponad 35 milionów złotych. Każdego roku praktycznie jest taki plan, natomiast jeżeli rok kończymy i popatrzymy na kilka Sprawozdań z kolejnych ubiegłych lat, to one zazwyczaj kończą się albo niewielką nadwyżką, albo, albo nadwyżką większą. I dzięki takiej konstrukcji i racjonalnej gospodarce finansowej, na dzień dzisiejszy, gmina Janów Podlaski ma około 800 tysięcy, jak dobrze pamiętam zadłużenia jest to poziom jeżeli popatrzymy na dochody gminy w porównaniu do 30 milionów to niecałe 3%. Więc jeśli jest to taki wskaźnik zadłużenia, to chyba nie mamy zmartwień ani obaw jeżeli chodzi o realizację tego budżetu, ale warto też powiedzieć o tym. Że gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych i są to środki, które dzisiaj są zdeponowane na lokatach. To też jest kwota na dzień dzisiejszy, po już po zapłaceniu pewnych zadań w tym roku ponad 5 milionów złotych, więc nie ma tutaj jakby obaw co do co do możliwości wykonania. No, warto też powiedzieć, jeżeli spojrzymy na załącznik inwestycyjny, że inwestycje to główna jakby pozycja w budżecie i one mają zapisane, w 17,5 miliona złotych, więc jest to, jeżeli popatrzymy na budżet, jest to 50% budżetu, to stanowią inwestycje. Więc jakby ta konstrukcja sama za siebie mówi, że to nie jest na poziomie 10%, 5%, 2%, tylko na poziomie 50%. I jeżeli spojrzymy na. Na gminy, które widać później w zestawieniu ministra finansów, to tam mamy od, od jakichś, prawda, dziesiątych procenta do normalności, to jest 20%, 20% czyli to, jest, no, to są normalne kwoty, które. Może samorząd przeznaczyć, będąc w lekkim zadłużeniu. Natomiast wskaźnik 50% ma naprawdę niewiele samorządów, i to świadczy o tym, że inwestycje są potrzebne. I mają jakby gwarancję wykonania, mają gwarancję powodzenia, tak aby mieszkańcy mogli z tego jak najwięcej skorzystać. I dzięki temu widać, że w Janowie Podlaskim czy w gminie Janów Podlaski, bo tak to trzeba określić, no chyba jest inwestycji trochę ponad standard, bo jeżeli. Mamy już instalacje fotowoltaiczne na dachach. Jeżeli prawie 500 gospodarstw skorzystało z instalacji solarnych, czy też przydomowych oczyszczalni ścieków, czy też popatrzymy na aglomerację, która jest całkowicie skanalizowana, do tego. Oświata jest na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o warunki lokalowe, jeżeli chodzi o halę sportową, jeżeli chodzi o boiska, place zabaw, to, to wszystko jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i chyba nie, nie, nie ma jakby potrzeby do inwestowywania. Niemniej jednak, w tym zakresie też aby patrząc na niż demograficzny, bo warto o tym powiedzieć, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy pięć oddziałów w gimnazjum. Natomiast dzisiaj są to dwa oddziały, czyli ilościowo, jak spojrzymy, to mieliśmy prawie 800 uczniów. W szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast na dzień dzisiejszy tych uczniów jest niewiele ponad 450, czyli ten spadek jest tak drastyczny, że ta, okazuje się, że ta likwidacja małych placówek oświatowych, takich jak w Werchlisiu, w Nowym Pawłowie, czy też w błoniu. Dobrze, że była wykonana wcześniej, a nie później, bo my byśmy po prostu wyrzucali te pieniądze w błoto. I wtedy pamiętam, że były pewne obawy rodziców, ale dzisiaj się okazuje, że było warto, bo. Wszystkie dzieci się mieszczą, nie, żadna szkoła nie pracuje na dwie zmiany. Dzieci mają w klasach wszystko, co im potrzeba, łącznie z pracowniami językowymi, łącznie z pełnym wyposażeniem w hali sportowej, z boiskiem wielofunkcyjnym i dlatego dofinansowujemy jeszcze oświatę. Poprzez budowę nowego przedszkola. Będziemy budować nowe przedszkole przy szkole podstawowej i gimnazjum, tak aby powstał jeden kompleks. I oczywiście myślę tutaj o zespole, tak aby mógł być jeden zarządzający, jeden menadżer, jeżeli chodzi o, o oświatę. Jeżeli pójdziemy w inne kierunki, chociażby o w opiekę społeczną. Faktycznie w budżecie jest to bardzo duży wskaźnik, jest to duże obciążenie. Środki własne to są ponad 600 tysięcy. To nie jest mało. Trzeba powiedzieć o tym, że mamy około 10 pensjonariuszy, którzy przebywają w domach opieki społecznej. Za które każdego miesiąca gmina musi ponosić wydatki. Jak dobrze pamiętam, to ponad 200 tysięcy w skali roku to są pieniądze przeznaczane na utrzymanie tych osób w domach pomocy społecznej. Zatrudniamy też opiekunki w opiece społecznej, które opiekują się osobami, które jeszcze mogą być same, ale nie radzą sobie na tyle, żeby w 100% zaspokoić swoje codzienne potrzeby. I do tego wszelkiego rodzaju przyznawanie zasiłków, wydawanie decyzji odnośnie innych świadczeń z pomocy społecznej, łącznie z dzisiaj bardzo popularnym 500, czy stypendiami, czy też innymi środkami. Natomiast, jeżeli powiemy, że na opiekę społeczną jest wydawanych około 8 milionów złotych 7-8 w skali roku, ze wszystkich świadczeń, natomiast zakład, jeden z zakładów produkcyjnych wypłaca wynagrodzenia dla wszystkich, którzy tam pracują na poziomie 2,5 miliona. No to widać dysproporcje. Wróćmy do dalszych inwestycji. Na pewno najważniejsze są drogi. Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. A dlaczego droga nazywa się droga? Bo jest droga. W wykonaniu i w utrzymaniu. I, i teraz e, najbliższe ulice, które będziemy oddawać, to są ulice w Janowie Podlaskim dzięki rządowemu programowi Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. To są ulice Podborna, Łąkowa, Kąpielowa, e, które będą oddane 10 września do użytku. Jest to dosyć długi odcinek, trudny, skomplikowany, jeżeli chodzi o budowę, ale zapewnia wspaniałą komunikację i jeden z przedostatnich tak naprawdę działań, bo jak zrobimy jeszcze trzy podejścia, to Janów już będzie miał wszystkie ulice wyasfaltowane, dojazd będzie do każdej posesji. Również budujemy w ramach nowego rozdania sprawu drogę w Jakówkach. Te prace się rozpoczęły, one są jakby podzielone na dwa etapy, ale być może, że jeszcze w tym roku uda się położyć pierwszą warstwę, także pierwszy, pierwszy asfalt już będzie. Jest to też odcinek... Około kilometra za kwotę około 1,5 miliona złotych, a o tych ulicach, o których mówiliśmy wcześniej, to jest kwota 2,5 miliona i już widać, że 4 miliony złotych to są pieniądze, które w części już zostały zapłacone. Za chwilę będziemy mieli kolejne płatności, ale to jakby polepsza jakość życia mieszkańców i o to w tym wszystkim chodzi. Mamy kilka takich projektów, które są na etapie albo jeszcze składania wniosków, albo wnioski zostały już złożone. I tu warto powiedzieć o odnawialnych źródłach energii. Został złożony wniosek, gdzie kolejnych 450 osób jest chętnych, aby na ich nieruchomościach założyć instalacje solarne, czyli one się sprawdziły, podobały się ludziom. Do tego około 150 osób chętnych na instalacje fotowoltaiczne i, jak dobrze pamiętam, 16 pomp ciepła dla tych, którzy mają ogrzewanie podłogowe w swoich nieruchomościach. Wniosek został złożony i już są pierwsze uzupełnienia. Wezwanie do uzupełnień. Mam nadzieję, że ten projekt uzyska. Naprawdę dobrą punktację, i w, w przyszłym, być może w 2018 roku, będzie mogła być realizacja czy też montaż tych instalacji. To zadanie opiewa na ponad 7 milionów złotych, więc jest to kwota, która jakby pokazuje skalę potrzeb. I warto też powiedzieć o tym, że ci, którzy mają już to zamontowane u siebie, naprawdę bardzo sobie chwalą, bo przychodzi z pracy do domu, przychodzi z pola do domu, i ta woda jest po prostu ciepła. Również energia elektryczna. No, ci, którzy założyli to dzisiaj widzą, że praktycznie prąd jest za darmo i można, można czerpać ze słońca. Następny projekt, który będziemy składać dopiero. To jest na projekt na termomodernizację budynków, i chcemy nim objąć szkołę podstawową, gimnazjum i ośrodek zdrowia. Dokumentacja jest jakby wykonana. Jesteśmy na etapie studium wykonalności. Też jest projekt, który jakby. Jest do tych odnawialnych źródeł energii, jeszcze trzeba było wró wrócić. Wymiana kotłów, bo o tym zapomniałem wymiana kotłów w naszej kotłowni opalanej słomą, bo. Wszystko fajnie, czas, czas biegnie, ale za chwilę to już będzie 10 lat, jak funkcjonuje kotłownia. I też warto powiedzieć o tym, że dzięki funkcjonowaniu tej kotłowni mogliśmy zaoszczędzić duże pieniądze, które zostały w budżecie gminy i w kieszeniach naszych rolników, dostawców słomy, a nie, nie pójść z dymem czy, czy trafić do. Trafić niekoniecznie na śląsk, bo mieliśmy olej opałowy, więc to by trafiło do jakiegoś szejka, który mógłby kupić klacz pełnej krwi arabskiej, no, ale to jest, czyli tak czy inaczej wraca ta do Janowa. Ale to oczywiście żart. Jeżeli chodzi o kolejne zadania, złożyliśmy również wspólnie z parafią wniosek. Z działania dziedzictwo kulturowe, gdzie gmina, jakby, będzie remontować ośrodek kultury i bibliotekę, plus dwa parkingi, a kościół. Elewację zewnętrzną i trochę innych rzeczy. Projekt również opiewa, jeżeli chodzi o dofinansowanie, na 4 miliony złotych, więc są to ogromne pieniądze, ale tutaj wsparcie jest około 85%. Kolejną rzeczą jest wykonanie dokumentacji. Ten przetarg również został już ogłoszony i podpisana umowa na wykonanie dokumentacji i budowę drogi w Starych Buczycach. Tutaj wartości jeszcze nie znamy, ale też odcinek, piękny odcinek drogi, gdzie kolejna miejscowość w przyszłym roku będzie miała już drogę. Kolejny projekt to projekt na kilka ulic Wianowie Podlaskim, osiedle Jagielończyka. Gdzie również jesteśmy na ukończeniu projektowania, i za moment będziemy składać wniosek również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zobaczymy, jak te pieniądze będą dzielone, czy je dostaniemy, ale jeśli dostaniemy, to również w przyszłym roku te ulice zostaną. Przebudowane, łącznie z kanalizacją deszczową, schodnikami, więc jest to kolejne zadanie, które upiększy Janów. A warto upiększać Janów, warto zrobić z Janowa taką perełkę drugi Kazimierz, ponieważ, jak widać, tutaj Inwestorzy zewnętrzni, tacy jak firma Arche, która wybudowała piękny zamek z, ze wspaniałym otoczeniem, z możliwością korzystania ze spa, z basenu, prawda, z Placu Zabaw, z innych dogodności, gdzie jest 400 miejsc noclegowych i widać, że, że, ten, że ten ruch jest jakby widoczny że są ludzie, jest, jest ich sporo, jeżeli chodzi o korzystających, więc oni nie tylko w tym pałacu mają mieć pięknie, ale właśnie w tej całej otoczce. Jeżeli przejdziemy kilka metrów dalej, mamy Stadninę Koni, czyli miejsce, które za dwa lata będzie obchodzić dwustulecie istnienia. Miejsce niepowtarzalne, miejsce, które zna cały świat, miejsce, w którym rodzą się najwspanialsze konie, najbardziej urodziwe na całym świecie, miejsce z historią, przebogatą historią, od samego powstania do, do dnia dzisiejszego, miejsce zainteresowań. Jeżeli Popatrzymy dookoła, to mamy przecież mnóstwo gospodarstw agroturystycznych, które współpracują razem w tym jakby biznesie, czyli są otoczeniem tego biznesu, proponują miejsca noclegowe, wyżywienie. To też są miejsca pracy dla tych rodzin, dla, dla ich bliskich, gdzie nie muszą korzystać właśnie z opieki społecznej, tylko sami sobie radzą. Jest to piękne i wspaniałe. Więc, jak to wszystko jakby scalimy, to się okazuje, że warto rozwijać gminę, warto inwestować w janów, we, ws we wszystką możliwą infrastrukturę, bo wtedy się piękniej żyje, ludzie są bardziej. Życzliwi dla siebie, mają te wszystkie potrzeby zabezpieczone. I wielu mieszkańców, którzy przyjeżdżają z różnych miast polskich, przecież oni jakby najbardziej dostrzegają zmiany, bo trudno dostrzec zmiany we własnym otoczeniu. Ale ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, są pełni zachwytu, że Janów tak się zmienił. I to nie jest tylko nasza zasługa, żeby była jasność, ale wszystkich ludzi dobrej woli, inwestorów zewnętrznych, środków budżetowych, władz różnego szczebla, które pomagały w tym wszystkim, przydzielały pieniądze i się udało, bo jeszcze przy tym wszystkim przecież. Powstała Strażnica Straży Granicznej, gdzie przeznaczone zostały grunty na rzecz, na rzecz komendanta Straży Granicznej w Hełmie. I dzięki temu to tutaj wybrano tą lokalizację. To są też miejsca pracy. Przecież warto wspomnieć też o MICE, piękny zakład, nowoczesny, który daje. I miejsca pracy, i też ci wszyscy, którzy przyjeżdżają, mogą go w jakiś sposób zwiedzać, mogą podziwiać. Bakalant. Bakalant przecież jest zakładem, który jest znany już w wielu krajach świata, a w Europie to, to praktycznie funkcjonuje. Ta siedziba tutaj też nas bardzo cieszy. Cieszy nas to, że się ta firma rozwija. Swisspor, producent styropianu. No i, i, i dzięki temu, że że to się wszystko rozwija, ktoś tam następny buduje myjnię samochodową, więc to wszystko nabiera takiego wymiaru normalności i to cieszy najbardziej. Dlatego zostaje nam jeszcze kilka rzeczy, które są w planach, takie jak urządzenie skwerku. On musi być troszeczkę piękniejszy, bo warto by było zrobić porządek z drzewami, z pomnikami. Odnowić je, przenieść, salić, zrobić piękne alejki, żeby ten Janów wyglądał jeszcze piękniej. Jak popatrzymy na to, co się zmienia w gminie, warto też wspomnieć o kościele, bo kościół jeszcze kilka Kilkanaście lat temu, a tak naprawdę 10 lat temu, bo przez 10 lat temu tutaj objął rządy ksiądz Stanisław Grabowiecki, i przez te 10 lat okazało się, że to był czas bardzo ciężkiej, wytężonej pracy, ale Kościół wygląda inaczej. Za chwilę będzie bazyliką mniejszą, i warto o tym też powiedzieć, i ta droga wcale nie była łatwa. Ale się udało. To wszystko wymagało ogromnych nakładów finansowych. Więc przy tym wszystkim i przy otoczeniu kościoła, gdzie też została położona kostka granitowa, jeszcze jak zostanie wykonane odnowienie tego całego skweru, naprawdę Janów będzie wyglądał inaczej, bo chodzi o. Zmianę również poczekalni. To jest jedyny relikt przeszłości, taki trochę komunistyczny, który stoi w centrum Janowa. Przypomina te, właśnie, jednakowe budowle z czasów PRL-u. Ale mam nadzieję, że z tym się też uporamy. No i cóż, jeszcze jest jedno. W zasadzie dwa zadania. Jeden to jest adaptacja obecnego przedszkola na budynek socjalny i tutaj też już nad tym pracujemy, aby złożyć wniosek i skorzystać z pieniędzy Unii Europejskiej. Więc tam by było około od 15 do 20 mieszkań i też chyba jesteśmy jedną z niewielu gmin, która nie tylko utrzymuje, ale buduje. Nowe lokale, bo nie wszyscy mają jednakowy start w życiu, aby przynajmniej na ten początek, czy w, czy, w, czy w trudnych sytuacjach życiowych danej rodziny, wspomóc ich. Przekształcenie tego obiektu na dom socjalny zabezpieczy już w pełni oczekiwania mieszkańców. Będziemy właścicielami około 50 lokali socjalnych w zupełności to powinno. Wystarczyć. No i ostatnia w końcu rzecz to jest przygotowanie do programu cyfrowe lubelskie, gdzie chcemy przeznaczyć i trochę pieniędzy i środków, i sił na to, aby można było jakby unowocześnić cały system, system słyszalności, system widzenia, żeśmy mogli prowadzić telekonferencje ze swoimi jednostkami bez ruszania się z miejsca, żeśmy mogli prowadzić telekonferencje z innymi jednostkami, żeby płatność, którą dokonują na przykład mieszkańcy, w, jeżeli chodzi o podatki opłaty w banku, żeby mogły być od razu księgowane dzięki temu programowi na odpowiednich kontach. Jest to wszystko możliwe, ale to wymaga pracy, to wymaga usprawnienia. I jak widać przez te lata dążymy do tego i chyba najgorzej nie wygląda.